Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Paweł Brzemiński i dzisiaj będę przedstawicielem mojego wydziału, czyli Wydziału Chemii, który mieści się przy ulicy Pastera 1 i należy do jednego z kilku wydziałów kampusu Ochota. Studia na Wydziale Chemii, będę o nich opowiadać już z perspektywy absolwenta, ponieważ obecnie postanowiłem kontynuować karierę naukową i jestem na trzecim roku doktoratu. Także opowiem już o tych studiach z perspektywy absolwenta. Studia podzielone są na dwa stopnie główne. Pierwszy stopień to są studia licencjackie, na których chemia już nie jest rozumiana tak, jak była rozumiana w szkole, tylko są pewne jej rozgałęzienia i z każdym tym rozgałęzieniem zostają studenci zapoznani. Poza tym na pierwszym roku również dominuje fizyka oraz królowa nauk, czyli matematyka, bez której nie można posiąść wiedzy chemicznej, nie znając podstaw tych dwóch przedmiotów. Chemia jest podzielona na chemię analityczną, chemię nieorganiczną, organiczną, fizyczną, ale także jest też biochemia. Studia pierwszego stopnia kończą się oczywiście egzaminem, a także obroną pracy, którą po pierwszym stopniu trzeba napisać i one przygotowują do studiów drugiego stopnia, które już różnią się trochę od studiów licencjackich tym, że tutaj bardziej można się już ukierunkować na jeden z rodzajów chemii. Jeśli na przykład kogoś interesuje bardziej chemia organiczna, wtedy wybiera sobie odpowiedni blok, czego do tej pory nie było, to jest nowość od tego roku. Wybiera sobie odpowiedni blok i realizuje tylko przedmioty, poza oczywiście minimum programowym, które bardziej go interesują i w tym kierunku chciałby się dalej rozwijać. Wykładowcy w czasie przekazywania swojej wiedzy kładą głównie nacisk na samodzielność i umiejętność logicznego myślenia. To, co jest przekazywane na wykładach, jest później weryfikowane na różnego rodzaju kolokwiach. Do każdego wykładu przypisane są również ćwiczenia, jak i laboratoria, czyli nie tylko jest teoria, ale również praktyka. W czasie studiów można również działać w różnego rodzaju kołach naukowych, a także brać aktywny udział w życiu Wydziału Chemii, działając na przykład w samorządzie studenckim, mając wpływ po prostu na to, co się na tym wydziale dzieje. Relacje między studentami, przynajmniej z mojej perspektywy, są bardzo dobre. Oczywiście wszechobecny Facebook, powstają tam różnego rodzaju grupy, na których studenci mogą wymieniać się swoimi doświadczeniami, oczywiście też różnymi pytaniami z kolokwiów, czy też starać się zdobyć jakieś inne pytania od starszych roczników, także chyba nie na darmo jest powiedziane, że najtrwalsze przyjaźnie zawierają się na studiach, a prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie, czyli na przykład podczas sesji egzaminacyjnej. Wracając jeszcze do studiów licencjackich, jeśli chodzi o możliwość łączenia ich z pracą, oczywiście jest taka możliwość, ale to wszystko zależy od nas samych, czyli od tego, jak my potrafimy gospodarować czasem. Raczej nie wchodzi w grę praca w pełnym wymiarze godzin, raczej praca weekendowa.